Cześć, dzisiaj złożymy komputer dla klienta, który praktycznie w całości jest oparty o to, co klient chciał. Chyba nie ma ani jednego elementu, który docelowo został z tego, co ja zaproponowałem. Aczkolwiek troszkę się wspomagał poprzednim zestawieniem, które było na kanale. No i to by było na tyle. Dobra, daruję sobie wszelkie komentarze. Opis zamontowanych części będzie pod filmem. I to tyle.
Boczki zdjąłem już wcześniej. Nie wiem po co. No, zdjąłem. Obudowa. Co wam powiem na temat obudowy? Czy zobaczycie ją i tak na koniec filmiku? Ale teraz wam jeszcze pokażę. Jest to obudowa RAV Core Knight. Powiem wam szczerze, że jej cena do materiałów, jakie tutaj zostały użyte, wydaje mi się stanowczo za duża. No, czuć od niej chinolem po prostu. Plastiki są jakieś takie słabe. Dosyć wcześnie słyszę, że żona się już obudziła. Pewnie zaraz tarabani się do pokoju z zapytaniem, czy nagrywam. No, tak. A tak w ogóle komputer miał być składany za jakiś tydzień czy dwa, bo od wczoraj miałem leżeć w szpitalu, ale nasza super służba zdrowia zaproponowała mi łóżko na korytarzu, no co mi pozostało grzecznie odmówić, rzucić kilka słów podkreślających powagę sytuacji, no i wrócić do domu. Zerknę, czy dobrze weszło. Okej, gra. Zasilacz, taki już sprawdzona konstrukcja, nie ma sensu eksperymentować. Trzeba znaleźć jakieś śrubki. Są. W poprzednim filmiku był zastosowany ten sam zasilacz i tam też narzekałem, że śrubki nie są w kolorze czarnym. Niestety są to srebrne. Znacznie odznaczają się od obudowy. No szkoda. Szkoda, bo ogólnie sam zasilacz jest fajny. Bez zbędnych bajerów, aczkolwiek bardzo wydajny. A śrubki psują robotę.
powinniście lepiej widzieć. Taki patencik, żeby widoczność się poprawiła. No i tak, na razie wszystko, co w jakiś sposób jest mi zbędne, muszę wyrzucić na boki, gdyż teraz będę chciał zamontować płytę główną. To porozłączam, bo łatwiej mi to będzie rozplątać. Później sobie podepnę znowu. No, co tu się dzieje? Dobra, jako tako to ogarnęliśmy, wentylator podłączę sobie później, będzie gdzieś na bok, żeby mi nie przeszkadzał. Ok, i dobra, pora znaleźć jakieś dystansiki od płyty głównej. To już wiem, gdzie się podziały pieniądze z obudowy na lepsze materiały. Otwierasz do piwa. Niezłe. Taka plakietka. Czekajcie, muszę przymierzyć płytę, jak te dystanse tutaj dokręcać. Gdzie to tu? O, ten jest zbędny. Dobra. Tu, tu. I tu. Niestety w tej obudowie nie są dołączone plastikowe nóżki dystansowe, które, których mógłbym użyć w płycie głównej,
w miejscach, gdzie dystansiki się nie pokrywają, bo płyta będzie się kończyła gdzieś tu i ona tutaj będzie sprężynowała, jak będę sobie ją tam podłączał prąd i tak dalej, i tak dalej. No według mnie to jest słabe. Nie powinno czegoś takiego być, tym bardziej w obudowie, no już tej klasy, tak? To jest to budowa, za którą widziałem gdzieś tam testy, znaczy testy, jakieś montaże na internecie, to ta obudowa stanowiłaby jakieś 50% wartości komputera za 1000 zł. No może nie 50%, ale blisko 40%. Tak więc policzcie sobie, ile ona kosztuje. No i to jednak według mnie nie byłby zbyt duży koszt, a naprawdę byłoby pomocne. I jeszcze jeden gwint na dystans jest chyba krzywy. Nie idzie mi wkręcenie go tam odpowiednio. Zobaczymy. Tak, niestety będę musiał to wkręcić do końca szczypkami. Sobie tylko sprawdzę. Wysypały mi się śrubki. Aczkolwiek są to czarne śrubeczki. Zaraz zobaczymy, czy pasują. Fajnie by było nimi zamontować płytę główną, żeby się nie odróżniało jakoś specjalnie. Kable na bok. Trochę nie mogę trafić. Może takie podejście będzie lepsze. O, poszło. Dobra, teraz w międzyczasie mogę wam powiedzieć, że tak, w komputerze generalnie będzie 16 GB RAM-u, GTX 1070, gdzieś tam pewnie wam mignął na samym początku, i procesor, no, wydaje mi się, że lekko za słaby do tej konfiguracji, bo to jest i5-6600. Chyba, tak, 6600 z zablokowanym mnożnikiem. To, co w poprzednim zestawieniu wielu z was mówiło, że, znaczy miało mi za złe, tak, mimo że klient nie chciał, o tyle w tym zestawieniu, no ja raczej się upierałem, żeby dać albo mocniejszy procesor, albo tą wersję procesora z odblokowanym mnożnikiem, z tego względu, że no 16 GB RAM-u i co ważniejsze GTX 1070, no to już dosyć mocne parametry i wydaje mi się, że procesor będzie, no, zostawał w tyle, aczkolwiek no słuchajcie, no klient płaci, klient wymaga, tak? Ja nie mogę tam narzucić swojej woli, mogę coś tam zaproponować. Jeżeli klient jasno mi powiedział, że nie, on chce tak, a nie inaczej, okej. Dobra, słuchajcie, w tym momencie ja sobie przerwę nagrywanie, poprzeciągam kable, nie chcę tego nagrywać, bo utrudnia mi to pracę, tak, bo muszę patrzeć na kadr, czy nie uciekłem i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę wracamy.
Dobra, kable jako tako już poprowadziłem, głównie te prądowe. Ich schowałem na tył. Nie wiem, czy to nagrywałem, czy nie, to od wentylatorów i tak dalej. Niestety, główny kabel zasilający jest trochę za krótki i kiedy schowam go za tylną ściankę, płyta jest bardzo mocno napięta, no nie chcę ryzykować jej uszkodzenia, tak więc kabel będzie na zewnątrz. No ale dobra, teraz może zainstalujemy dyski. Sprawdzę, czy jest tutaj gdzieś jakieś fajniejsze mocowanie na dysk 2,5 cala. Niestety będziemy musieli przykręcić go chyba tutaj, tak? Bo wiecie, chyba że dysk, nie no, będziemy musieli improwizować. Najprawdopodobniej bym jakoś tak niespecjalnie mi się wydaje, żeby było tam miejsce, no ale cóż. Dysk od Goodrama 240 giga. No cóż, będziemy musieli to jakoś pięknie tutaj wkomponować. Cóż, dobra, śrubaczek jest. Może nie być takie proste, słuchajcie. Jakby się wydawało. Też troszkę brakuje. Nie chciałbym tego jakoś od czapy kręcić, więc wolę chwilę pokombinować. Być może wymyślimy jakieś fajne miejsce w miarę. Czekajcie, zaraz. Niestety. No, aż dziwne. Kurde, obudowa. Za nie najmniejsze pieniądze. Bez mocowania dysk 2,5 cala. No cóż. Dobra, wiecie co? Na razie go odłożę. Nie będę teraz jakoś tam szukał na siłę. Być może później coś mi się rzuci w oczy. Może mocowanie gdzieś. Ja po prostu go nie widzę. I tyle.
okej, dysk zamontowany. Siedzi. Czekajcie. No ciągle mnie intryguje. Tutaj na dolnych też nie pasuje. Słabe to jest. Okej. Dobra. Wiedziałem, że warto poszukać. Widzicie? Cztery idealnie pasują. Aczkolwiek, znaczy no, bardziej mi się podoba rozwiązanie, chociaż tutaj obudowa jest bez okna, więc tego nie widać. Ale ja bym wolał osobiście rozwiązanie, kiedy ten dysk jest widoczny. A nie wiem dlaczego, mam jakieś takie, nie, zboczenie. Bardziej mi się podoba, kiedy komponenty są widoczne, a nie poukrywane. Okej. Teraz zajmiemy się kablami od front panelu. Później faktycznie puszczę zasilanie do dysków. Podepnę też kable sygnałowe. Kartę graficzną dopniemy na sam koniec. I tak o. Dobra, trzeba tak. USB i audio puścimy sobie tędy, żeby wystawały jak najmniej. Ten będzie zupełnie schowany, ale go ukryjemy tutaj, nie będziemy przewlekać na tył. Tak to będzie wyglądało. Znaczy nie będzie wyglądało, tego nie będzie widać, tak. No i dobra. Słuchajcie, teraz USB 3.0 z frontu. Wystarło te kable, no niestety. Niestety. Dobra. Front panel od audio. Dobra, audio mamy. Kurde, ta ścianka zasłania mi lampkę. Albo czekajcie, muszę sobie. Ała, sorry. Przesunę sobie tą lampkę, bo dobrze by było widzieć, co się robi. O,
zupełnie inaczej. Cyk. Siedzi. I USB. Jest jakby do góry nogami. No ale trudno. Ok, tak. Jeszcze napęd. Napęd jest taki, aby był. Po prostu jest tani i coś tam od czasu do czasu odtworzy. Teraz albo nie, jeszcze nie. A, dobra, wszystko wie. To w tę mańkę i ten kabel pójdzie do góry. Gdzie? Opa, ale w sumie wszystko widać, co ma być. Teraz czekajcie po kolei kable sygnałowe. Sygnał. Tak. Teraz puścimy do dysków. Teraz czekajcie, popatrzę, jakby to tak podpiąć, żeby jakoś to wyglądało. Spadło. Ok. Tak. No to jak już przy tym jesteśmy. To dobra. Tu mamy prąd do grafiki. Tu mamy prąd. Tak, z jednej żyłki puścimy na dyski. Z drugiej poleci na napęd. I tam jeszcze będzie trzeba jednego Molexa, widziałem. Ale to z napędu wyciągniemy. Ok. No to wystarczy, powinno wystarczyć. Pierwsze przeciągniemy napęd.
Czekajcie, tak, żebym wszystko miał pod kontrolą. Dobra, podłączam Molexa do zasilania, podejrzewam, wentylatorów. I kolejna żyłka do dysku. Armagedon, ale obudowa jest chyba, a nie, jest? Jest. Wydawało mi się, że jest wypukła na boki. Zobaczymy, czy bez większego problemu będę w stanie ją tutaj domknąć. Jak nie, to będę musiał troszkę uporządkować te kable po prostu, bo jest tutaj masakra. Zaraz wam zresztą pokażę. Trochę to później poupinam, ale to również zrobię poza kadrem. Bo tak. Dobra. Teraz obudowa oparta. Otworzymy sobie kartę graficzną. Specjalnie rozrzutni nie są. DVI i 4 HDMI. Tak jak wspominałem, GTX 1070 za cenę tej karty można, czy można. Widziałem na jakimś kanale ostatnio coś mi przemknęło przez oczy, że kurde, czekajcie, ale zakręcone. Masakra. Tak się dokręca śrubki. Dobrze, tu i jeszcze ta niżej. Dobra, gdzie uciekasz? Klik. No, dokończę myśl. Ostatnio oglądałem. To chyba jest kanał Dobre Programy. Ale nie chcę kłamać. A tak więc nie mówię na 100%. Ale widziałem, jak tam facet składa i te składa komputery do grania, ale w przystępnych cenach, tak? Tam widziałem komputer za 1000 zł. Znaczy, no okej, okay, sorry, nie zdjąłem maskownicy portu. Umówmy się, komputer za 1000 zł to był komputer, żeby był. Tak, coś tam można było pograć, ale bez szaleństw. Za to był już komputer za 1500 zł i jakieś tam zestawienie za 2. I tam te komputery już naprawdę sobie radziły z grami, tak? Może nie było jakoś super, no ale bądźmy szczerzy. Ten komputer, no, ostatnio skoczyły sporo ceny. W wymieniu z klienta koło szóstki. Tak więc, znaczy wiadomo, będzie miał lepsze wyniki w grach, aczkolwiek no nie każdego stać, żeby wybecelować 6000, czy tam nawet 4, bo to, no, umówmy się, to są niemałe pieniądze. Tak więc za cenę tej karty moglibyśmy złożyć również komputer do grania, który też dałby trochę frajdę, czy trochę sporo dla właściciela. No być może nie tego, bo ten właściciel chciał konkretnie wszystko, co znalazło się tutaj,
Nieważne było jakim kosztem, ale to miały być dokładnie te komponenty. A jeszcze kartę na Wi-Fi mam dorzucić, wewnętrzną, ale jako że klient to znajomy, wrzucę mu taką kartę, gdzieś u mnie się wala, ja z niej na pewno nie będę korzystał, a jemu kilka złotych pozwoliło zaoszczędzić. No i dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Patrzę, jak ten kabel lekko zasilający przeciągnąć, bo żeby go troszkę chociaż ukryć. To czy będzie niespodzianka dopiero? Będzie zdecydowanie lepiej. Cyk. Z której to strony? Cyk. Czekajcie. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Gra. Dobra, dokręćmy tą kartę. Jednak postaram się ją dokręcić trochę lżej, niż te śrubki były wkręcone seryjnie. No i to chyba wszystko. Jeszcze wspomniana karta. Zrobię tylko zdjęcie dla modelu, bo nie wiem, czy sterowniki zostaną wykryte, czy nie. Dobra. I karta będzie tam. Ok, wykręcamy ten śledzik. Kurde, no masakrycznie mocno to jest podokręcane wszystko, naprawdę.
niestety nie wejdzie, a nie. No tak, kurde, co ja robię? No, dobra. Do PCI Express próbowałem to upchnąć. Tylko do tego na grafę chyba. No dobra. Tak to jest, jak się działa o 9 rano, czy tam od 9 rano, po nieprzespanych 34 godzinach, czy tam 6. No dobra, kartę graficzną i tak, kartę graficzną, kartę sieciową zamówię, żeby to było w pełni kompletne. Znaczy wiadomo, komputer oddam szybciej, tak, żeby nie było niepotrzebnego blokowania, gdyż tak i tak to dla klienta miła niespodzianka, z tego względu, że miał czekać tydzień, dwa. No, ale ze względu na naszą służbę zdrowia wspaniało, jakże komputer będzie dziś. Dobra, czekajcie, weźmy sobie obudowę. Dobra, widzę, że czas nagrywania też już dochodzi do końca, tak więc za sekundę go skręcę i jeszcze wam szybko pokażę, jak wygląda cała budowa. Już po zmontowaniu. Dobra, i już wiem. Widzicie, jest tutaj taki wentylator niemały i do tego właśnie było mi potrzebne zasilanie. Ale nie było tak, ten kabel od zasilania będzie mi trochę tutaj wadził. Nie za bardzo widzę, tu trzeba go zamontować. Zobaczymy. Dobra, całość gotowa, uchwyt na, nie wiem, popielniczkę, żartuję, jest uchwyt na słuchawki, który działa w ten sposób. Patrzcie, nawet mam słuchawki pod kolor. No nie wiem, może to jest kwestia użytkownika, tak, no dla mnie ta obudowa jest zdecydowanie zbyt krzykliwa. Tak to wygląda. Regulacja od wentylatorów, power reset, front panel. Za chwilę jeszcze będzie test wydajności na 3D Marku. Dobra, ok, tak prezentuje się już złożony zestaw. Przykryjcie oczy. Cyk. I tak. Teraz tutaj na panelu są dwa pokrętła. Myślałem, że dwa są od wentylatorów, bo wentylatorów jest mało, ale o tyle, o ile ten pierwszy służy do regulacji obrotów, tak ten drugi służy do regulacji podświetlenia. Widzicie? A, co można robić? Taki bajerek.
Tak to wygląda. Teraz wam pokażę, jak jest w środku. Obudowa jest przykręcona tyle, o ile powiedziałem, że będę to zaraz dla was pokazywał. Też się świeci, nie brzydko. Czekajcie chwilę, zgaszę światło. Nie wiem, na ile wy to widzicie, no bo teraz jest naprawdę ciemno, ale całość daje fajny efekt, jeżeli komuś zależy na dyskotece w pokoju, tak więc na pewno fajnie się to prezentuje wtedy. Ok, i teraz jeszcze odpalimy sobie 3D Marka, który jest już zainstalowany. Sekundę, cyk. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie chodziło. Jeszcze zanim się włączy, szybki rzut. No ja bardzo nie lubię obudów z otwieranym frontowym panelem, z tego względu, że jest to niewygodne. Zobaczcie. Znaczy, no na tych parametrach nie można było się spodziewać innego wyniku, jak tylko mega płynność i no i mega płynność, tak. Teraz pozostaje czekać na opinię od kolegi, który złożył sobie ten komputer, znaczy który zamówił. Czy to działa, czy to nie działa. Generalnie, jeżeli nie będzie działać tak, jak należy, pretensje również będzie mógł mieć do siebie, gdyż, tak jak wspominałem, konfiguracja była jego autorstwa. No, jego autorstwa. Ok, dzięki za poświęcenie czasu. Filmik nie był krótki, tak więc zabrałem wam kawałek życia. Jeżeli filmik się podobał, łapka w górę. A jeżeli jakiś niewybredny komentarz, to pamiętajcie, wszystko w granicach rozsądku. Na razie.